Cześć wszystkim! Dzisiaj zajmiemy się questem na poziom 70, który daje nam przewodnik przed Kemenak. Podchodzimy. Czemu tak na mnie patrzysz? Często cię tutaj widuję i tak się zastanawiam. Bywałeś już na północ od Kemenak, wąwóz, płaskowyż, a co? Jest robota dla takiego jak ty. Jaka? Niejaki Zelfis zbiera drużynę do wyprawy. Szczegółów nie znam i pewnie lepiej, żebym nie znał. Zelfis lubi językowne akcje. Mów dalej. Wiedziałem, że cię to zainteresuje. Zelfis czeka na chętnych w jaskini na południe stąd. Dzięki. Smocza ambicja, więc to jest zadanie na Valdaroga. Czyli znowu go nie skończę. Ale zacznijmy. Ty tu czego? Ty jesteś Zelfis? Tak. Słyszałem, że szukasz chętnych do wyprawy na płaskowyż. Tak się składa, że całkiem nieźle znam tamte okolice. A skąd wiedziałeś, gdzie mnie szukać? Przewodnik spod Kemenak mi powiedział. Przewodnik, powiadasz? No dobra, wydajesz się w porządku. Sprawa jest bardzo prosta. Idziemy na płaskowyż, wyż, gdzie musimy znaleźć starą studnię. Co jest do cholery? Niech to szlak imperialny. Ty, stój, pójdziesz z nami. Co do cholery, zostaw mnie. Zaraz sobie pogadamy. Kapelu, kuj go i bierz na dołek. Widzę, że nie dajecie mi wyboru. O, nie głupi jesteś, to dobrze wróży. A jak nasz ptaszek numer jeden, macie go? Ech, no to nasz nowy, niegłupi kolega będzie musiał opowiedzieć, gdzie można spotkać jego przyjaciela Zelfisa. Ale ja nie znam tego. Pogadamy, ale nie tu. Nie głupiś, to powinno pójść sprawnie. Zabrać go. Spokojnie, sam pójdę. No i znowu do biegu. Dzień dobry, kolego. Nazywam się Udo Beck i jestem sierżantem. Przyjechaliśmy tutaj z samego Margot, bo miejscowy posterunek, zresztą nieważne. Wiesz, po co ci to wszystko mówię? Nie mam pojęcia i mało mnie to interesuje. Nie macie prawa mnie tutaj trzymać. Wspomniałem, żeś nie głupi, ale zaczynam w to wątpić. Poduczę cię podstaw. Ja pytam, ty odpowiadasz, więc powtórzę pytanie. Wiesz, po co ci to wszystko mówię? Nie wiem, ale pewnie się dowiem. Słuchaj, Udo, nie mam nic do ukrycia i będę współpracował. Nie mam czasu na takie rzeczy. Cieszę się, że się rozumiemy. Pytaj, o co chcesz i puszczajcie mnie. Co tam robiłeś z Zelfisem? Podobno miał robotę. Jaką robotę? Przewodnik spod Kemenak powiedział mi, że Zelfis szuka kogoś do wyprawy na płaskowyż. Poszedłem i zapytałem. Nigdy wcześniej Zelfisa nie widziałem i nie mam pojęcia, co miał za robotę na płaskowyżu. Nie chcesz wiedzieć, jak długo ścigam tego skurwysyna. Nie chcesz wiedzieć, co z ciebie zostanie, jeśli nie powiesz mi czegoś, czego już nie wiem. Powiedziałem wszystko. Mam zmyślać? Uderza mnie pięścią w brzuch. Czujesz, jak paraliżujący ból odbiera ci oddech. Nie przejechałem za tym skurwysynem połowy Imperium, żeby wracać z pustymi rękami. Więc mów, skąd go znasz i gdzie go znajdę? Nie wiem nic o Zelfisie. Widziałem go raz w tej jaskini. Pytajcie przewodnika z góry Koldów. Nie mnie. No to znowu bity. Ciemność. Ciemność widzę. Daj nam Zelfisa, a to wszystko się skończy. Po prostu powiedz nam, gdzie go znajdziemy. Mów, gdzie jest Zelfis. Pamiętasz? Szczerość za szczerość. Na razie nic z niego nie wyciągniemy. Niech trochę dojdzie do siebie i zacznijmy od początku. Do zobaczenia, kolego. Osuwasz się w ciemność. Nie wiesz, ile czasu minęło. Hej, ty, żyjesz? Co oni ci zrobili? Gorączkujesz, to niedobrze. Trzeba cię schłodzić. Nie za dużo naraz, powoli. Wszystko będzie dobrze. Wyjdziesz z tego. No kolego, jak się dziś mamy? Wracamy do naszej rozmowy? Wy tu jesteście nienormalni, przecież on ledwo żyje. Pilnuj swoich interesów, przybłędo. Będziesz pyskować, to dopilnuję, żeby odesłali cię do Margot. Stamtąd już nie wyjdziesz. Tion, to potraficie. Dajcie mu spokój, biedny człowiek. Próbujesz coś powiedzieć, ale wydobywa się tylko cichy charkot.
Sierżancie, nie możemy go tu dłużej trzymać. Nic na niego nie mamy. Musimy go puścić, a sierżant ma rozkaz powrotu do stolicy. Słucham? No dobrze, prawo jest prawem. Upiekło ci się, kolego. Pierdol się. Ty żartujesz? Prawie go zabiliście. Ledwo żyje i teraz ma sobie tego wyjść. Trzymaliśmy go tyle, na ile zezwala prawo. Jeśli nie da rady wyjść, to go wyrzucimy. To nie gospoda. Zwierzęta w tym haligajcie. Gorzej nawet. Zostawcie go mnie. Wileczę go i wtedy wyjdzie. Niech ci będzie. Może to ci nawet pomoże. I bez tego mu pomogę. Myślicie, że jak jest was wielu, macie swoje mundury i przepisy, to możecie robić, co chcecie. Masz dzień, żeby postawić go na nogi. Dzień mi wystarczy. Wiem, jak się nim zająć. Nie wiem, kim jesteś, ale dziękuję. Na razie nie ma za co dziękować. Zjedz to. Co mi dajesz? Lek naszego ludu. Postawi cię na nogi. Otwórz usta. No to teraz śpi. Kiedy się obudzisz, będziesz zdrowy. No to znowu kimamy. Ciemność. Kiedy się rozjaśnia, widzisz swojego ojca. Razem biegniecie przez las. Dobiegacie do fortu w Talii, lecz wszystkie statki stoją w płomieniach. Wydaje ci się, że na niebie widzisz... Nie zdążyłem. Jest tu jakaś znajdźka. Dziwne by było, jakby w więzieniu były znajdźki. No ale... Wstałeś wreszcie. Jak się czujesz? Dobrze, nawet bardzo. Bardzo się cieszę. Nie mogłem pozwolić, żebyś wykrwawił się gdzieś pod tym posterunkiem. To mam szczęście, że nas razem posadzili. Jestem Castecius. Ja Marao z Queli. Też siedzisz za niewinność? Żebyś wiedział, te bidlaki trzymają mnie tu bezprawnie. Jakim cudem tak szybko postawiłeś mnie na nogi? Tradycja ludu Queli. Mam mi swoje sposoby. Minus jest taki, że nasz lek czasem przywołuje najgorsze wspomnienia. Słyszałem, jak krzyczysz przez sen. Co takiego krzyczałem? Oj, niewiele zrozumiałem. Kledi, majaczyłeś w tej waszej uniwersalnej mowie, ale było jasne, że swoje przeszedłeś. Ta, mój kraj został zaatakowany przez utor i musiałem stamtąd uciekać. Nie ma co się nad tym rozwodzić. A ciebie co tu sprowadza? Och, jeśli już pytasz, to mam bardzo ważną misję. Odkrywam stare tajemnice. Należę do loży, może o nas słyszałeś. Zajmujemy się tropieniem i badaniem niebezpiecznych istot. W archiwum loży znalazłem stare zapiski o bestii w śnieżnych salach. Podobno jest gdzieś tutaj. Gdy ją odnajdę, loża w końcu mnie doceni. Ale żeby to się stało, muszę stąd wyjść. Doceni? Co masz na myśli? Widzisz, szkoliłam się na tropicielkę, ale zrobili ze mnie tylko łowcę. Dlatego, kiedy wykaże się cechami tropiciela, będą musieli przemyśleć swoją decyzję. Dobrze, że nie ustępujesz. Warto walczyć o swoje. I warto i trzeba. To wstyd, że jestem tylko łowcą. W porządku. Wiesz, gdzie szukać tych śnieżnych sal? Na pewno nie w tym więzieniu. Ci imperialni żołnierze są tak samo głupi jak moja loża. Co to za krzyki? Papierów nie można spokojnie wypeł. O, żyjesz. Nasza dzikuska jednak nie kłamała, że cię wyleczy. Pożegnajcie się i wyłaź. Jesteś wolny. A Marao? O, to już jesteście po imieniu. A dzikuska zostaje. Jeśli nikt nie wpłaci jej grzywny, to wysyłamy ją do Margot. Tu jest cywilizacja. Nie łamie się nosów pogranicznikom. Chyba, że ci pogranicznicy zaczynają cię obmacywać. To była rewizja. Nie wiem, czy jest u was coś takiego. Dobra, Castecius, możesz wyłazić. Wygląda na to, że czas się pożegnać. Dziękuję za to, co dla mnie zrobiłaś. Właściwie... To mógłbyś pomóc mi stąd wyjść. Po drugiej stronie granicy ukryłam pieniądze. Jeśli mi je przyniesiesz, będę mogła spłacić grzywnę i stąd wyjść. W porządku, pomogłaś mi, więc głupio byłoby odmówić. Gdzie dokładnie ukryłaś swoje pieniądze? W lesie, w którym jest pełno dzików, pszczół i takich małych półludzi. Jest tam niewielka jaskinia. Worek ze złotem schowałem zaraz za wejściem. Znajdź go i przynieś mi. Dobrze, niedługo będę. No to idziemy po jakieś pieniądze. Bida w kraju nędza. Nie byłem pewny, w której jaskini mogła ukryć te pieniądze, ale jak tu? Wygląda, jakby coś tu zakopano. Rozgarniasz ziemię, wyciągasz skórzany woreczek, jest zawiązany za pomocą sznurka.
Sakiej kiewka jest przybrudzona i bardzo ciężka. Musi zawierać sporo złota. Otwierasz sakiewkę. Wewnątrz faktycznie znajduje się sporo złota, ale na wierzchu leży niewielka kartka. Próbowałeś mnie okraść, ale złapałem cię za rękę złodzieju. Niech to szlak. Właśnie zostałeś zatruty, a czym to wiem tylko ja. Lepiej mnie znajdź i oddaj mi złoto, bo nie dożyjesz wieczora. Marao. Niech cię szlak, Marao. Dobre jesteś. Wracam do ciebie. Aha, a więc sakiewka była zabezpieczona przed kradzieżą, zatrutym sznurkiem. Nie planowałem jej ukraść tego złota. Chciałem tylko sprawdzić, czy nie ma tam jeszcze jakiejś kontrabandy oprócz złota. Tak czy inaczej, szczwana bestia. O, jednak wróciłeś po swoją dzikuskę. Już strach do niej wchodzić, bo rzuca się do krat jak nienormalna. Nie mam ochoty z wami gadać po tym, co mi zrobiliście. Wpuść mnie do Marao. A tamto, słuchaj, nie miej do nas żalu. Przyjął ten cały Udo ze stolicy. Nadgorliwy, przewrażliwiony. W sumie to nawet napisałem na niego skargę, bo nam tutaj roboty dołożył. Zadowolony? Po prostu otwórz te drzwi. Dobra, chodźmy. Jesteś wreszcie. Masz moje złoto? Tak, proszę. A więc pomyliłam się wobec ciebie. Próbowałeś mnie okraść. Nie znacie tutaj ani sprawiedliwości, ani wdzięczności, ani nic. Musiałem sprawdzić, co jest w środku. Dobre, gołąbki. Potem sobie pogadacie. Teraz dawać mi złoto, albo idę pisać papiery na transfer dzikuski do stolicy. Masz. W imieniu imperatora bardzo dziękuję za opłacenie kary. Zdejmiesz ze mnie ten sznurek? Niby czemu? Chciałeś mnie okraść. Taka twoja wdzięczność. Nie przesadzaj. Musiałem zajrzeć do środka, żeby sprawdzić, czy to woreczek z pieniędzmi. Załóżmy, że ci wierzę. Tak lepiej. I co teraz? Teraz musimy znaleźć ślepego Kolda w Kemena. Kto te pół ludzie? My, Marao, chcesz, żebym szedł z tobą? No, jeśli masz coś innego do roboty, ja sobie poradzę, ale byłoby mi łatwiej z kimś, kto zna okolice. Przynajmniej znaleźć to Kemena. Dobrze, pomogę ci znaleźć tego Kolda. Tak, to te pół ludzie, ale nie mów im tak. Nie powiem. Daleko to Kemenak? Jesteśmy praktycznie obok. Widać je z posterunku. Ślepego Kolda poszukamy u Cahara. To ich gospoda. Spotkamy się na miejscu. Ja idę odzyskać jeszcze moich rzeczy. Ty czekaj tam na mnie. Ale do Kemenak człowiek nie może wejść tak. O, nie wpuszczą cię. Jestem Quailem. Ja wejdę wszędzie. Czekaj na mnie u tego Cahara. Dobrze, do zobaczenia. Co tam, człowiek? Czego ci trzeba? Polej mi tej waszej koldy. Jakoś lżej tu u was pod ziemią. Ha, ta ludziów tu ciasno i duszno. No ja rozumiem. Nie wasze to no, środowisko. Tak jest, nie nasze środowisko. Zdrowie, Cahar. Za waszego ducha kamienia. Człowiek, wszystko dobrze? Dobrze gadasz i za ducha kamienia pijesz? To by cię szkoda było. Uch, ale to dobre. Dawaj jeszcze. Ty, człowiek, chcesz coś ode mnie, że tak pijesz? Ty jednak jesteś ekspert od człowieków. Faktycznie coś chcę, ale najpierw wypiję. Drugi wchodzi łatwiej. Profesjonalista, to czego ci trzeba? Szukam ślepego Kolda. Może jakiegoś znasz? Ślepy Kold? To musi być Zajdar. Czekaj, zaraz kogoś po niego poślę. Ty młody, przyprowadź tu Zajdara. Dzięki, Cahar. W porządku, drobnostka. To przez to wypiłeś dwa kieliszki naszej berbeluchy? Nie musiałeś. Mogłeś po prostu spytać. Nie musiałem. Dobra, człowiek. Siadaj tam i czekaj na Zajdara. W porządku.
Hej, Kasteczu, znalazłeś tego ślepego Golda? Ta, zaraz tu będzie. Ty widzę, znalazłeś swój ekwipunek. Piękna, prawda? Ta, jest bardzo ładna. Dostałam ją od ojca w dniu moich 16 urodzin. Nie wiem, co bym bez niej zrobiła. Niezły prezent. Ojciec musi cię bardzo kochać. Oj tak, nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Był wspaniałym tropicielem loży. Dlaczego był? No wiesz, lata lecą. W końcu musiał odejść. Dlaczego długo tu już czekasz? Gdzie ten kot? Chwilę, niedługo powinien się zjawić. Oho, chyba już jest. Na bogów, co to za smród? Dziadku, jesteśmy na miejscu. Ten ludź chce z tobą gadać. Ależ to śmiedzi, zabijaj mi to stąd. Ale dziadek Zajda jest ślepy i idzie tylko za tym zapachem. Gdzie ja trafiłam? Opanuj się, Maja, nie chcesz nikogo obrazić. A ja się tam nie obrażam. Belbelucha śmiedzi, to mi łatwo za nią trafić. Kto tu czego chce ode mnie? Jestem Kasteczu z Stejnu, a to Maja o Squili. Quelim. Squelim. A ja Zajda jest Belbeluchy jestem. Czego chcecie? Podobno wiesz, jak dotrzeć do śnieżnych sal, starej zapomnianej świątyni i lodowego smoka, który czeka na swój czas. Powiedziałeś smoka? Widziałeś go? Nie, tam nie dotarłem. Śnieżne sale to nie miejsce dla Kolda. Oczy Kolda nie są od tego, żeby patrzeć na taką biel i takie światło. Powiesz, jak tam dotrzeć? Powiem, co mam nie powiedzieć. Na północ stąd, na Płyskowyżu jest studia. Wlazłem do niej, bo to jest to, co Koldy robią. Włażą do dziury, a jak nie ma dziury, to je kopią i potem do nich włażą. Powiedziałeś na Płaskowyżu, stara studnia. Tak, dokładnie tak, ale musicie mieć klucz i ja go miałem. Pewnie do dzisiaj tam leży. Wszystko w porządku? Ktoś mi mówił o tej studni. Zelfis, to przez niego trafiłem do więzienia. Organizował wyprawę. A, Zelfis. I on mnie pytał o te śnieżne sale. Haha, jakie popularne miejsce. Czuję, że belucha mi stygnie, a bez niej jestem jak ślepy. Bierz gaj i pojedź mnie do mojej niszy. Potem mi podgrzejesz belbeluchy. Majao, zdaje się, że ktoś szuka tego samego, co my. Mi? Idę z tobą. Jeśli jest szansa, że spotkam tam Zelfica, to chcę mu za to wszystko podziękować. Może jeszcze zarobię, jeśli go podrzucę imperialny. Poza tym, tajemnicze śnieżne sale, smok, chcę to zobaczyć. Może znajdziemy tam coś cennego. Jestem pozytywnie zaskoczona, że do mnie dołączasz. Ruszaj mi. Nie mamy czasu do stracenia. Jeśli szajka Zelfisa tam jest, mogą dostać się do śnieżnych sal przede mną i odkryć smoka. Ruszaj. Nie ma tu miliona potworów? Coś się dzieje. Kasteczus, to chyba tutaj. Jest dokładnie tak, jak mówił Zajda. I Zelfis, stara studnia na północ od Kemena. Rzucaj linę, schodzimy. Liny już tu są, Zelfis nas uprzedził. Mam nadzieję, że nie będzie sprawiał kłopotów. Nic do niego nie mam. Jeśli zrezygnuje z wyprawy, pozwolę mu odejść. Za to ja mam. Przez niego sama wiesz. Wiem, to sobie z nim porozmawiamy. Tak, jak będziesz chciał. Schodzę pierwszy. Ależ proszę bardzo. Na śnieżne sale mi to nie wygląda. Według zapisków gdzieś tutaj musi być brama. Za nią będą śnieżne sale. Znajdźmy ją. Za to nam nie płacił. Uciekajcie, wszyscy zginęli. Pogadał. Co to było? Coś mi mówi, że to była ekipa Zelfisa i chyba nawet imperialni. Może Udo go w końcu dopadł. A potem coś dopadło ich. Myślisz, że to ten twój smok? Nie sądzę. Śmiesznie brzmi, kiedy mówisz, że to mój smok. No wiesz, twoja wyprawa, twoje odkrycie, to i mój smog, logiczny. Wiesz, cieszę się, że nie jestem tu sama. Ruszajmy dalej, musimy sprawdzić, co ich przestraszyło. Reptilion. No to dawajcie takiego. Nie powinno być chyba problemów.
chociaż mam 3 szejdy, to już normalny potwór. Dobrze, że trochę potwór zbiłem przez ten internet. Jak jeszcze ulepszę IQ, to będę tłukł. Aha, nie pozwoliłem tak. Event Jardy jest świetna sprawa. Za dniówkę wpadło 11 leveli. Było warto. Ale bo tylko to muszę dostać. Zdecydowanie. Bez sensu jest to, że idzie ze mną Baja, o, ale nie walczy. Udobek, Zelfis, człowiek, człowiek. Co to były za stwory? W zapiskach loży nie było nic na ich temat. Skąd one się wzięły? Nie mam pojęcia, za to wiem, skąd oni się tutaj wzięli. Udo dorwał Zelfisa. Ma co chciał. Gdybyś poszedł z Zelfisem, tyś byś tu leżał. O, nie ma ja. Patrzyłbym na ten sto stópów tak jak teraz. Jedyna różnica, że dopiero tutaj byśmy się poznali. Dobrze, że poznaliśmy się wcześniej. Trzeba przeszukać zwłoki Zelfisa. Może dowiemy się czegoś interesującego. Zgadza się. Ale najpierw to się podleczy. Tam, bo nie. Masz tam coś? Oddaj Baja, rozwijasz poplamioną krwią kartkę papieru, czytasz. Oddaj Bajao i znajdź dokładne miejsce na zastawienie pułapki. Dziewczyny da musi przerwać swoją misję. Rozliczymy się po wykonaniu zadania. Evbet. Evbet? Znasz go? Evbet jest dowódcą tropicieli loży. Dlaczego chcą mnie powstrzymać? Mówiłaś, że jesteś łowcą, a wzięłaś się za robotę tropiciela. Może chcą przywołać cię do porządku. Nasiłając na mnie bandziorów? Faktycznie, dziwna metoda, ale na twoim miejscu tym bardziej bym się zastanowił, czy to dobry pomysł działać wbrew swoim. Zastanowię się, teraz musimy iść dalej. Poszukajmy klucza, coś mi się wydaje, że ten FBET jeszcze dał sobie zdać. Gdzie ma być klucz? Masz tam coś? Chyba tak, zerknij tu. To chyba jest klucz, na to wygląda. Poglądasz na bramę. Kasteczus, otwieraj. Bogowie, jestem tak blisko odkrycia. Co to wszystko? Coś musi być nie tak. Skąd ty to wszystko? Oto śnieżne sale. Dokładnie takie jak w zapiskach loży. Strzelające w niebo stalne kolumny. Przykryte magiczną zorzą, która nic nie wpuszcza i nic nie wypuszcza. Czyli tylko tędy można tam wejść. Tak, od góry nic się nie dostanie, ani nie wydostanie. Skąd wiedziałaś, jak poruszyć tym kluczem? Z tych twoich notatek? Nie wiem, Kasteczus, wiedziałam i już. Ruszamy? Nie mogę się doczekać, aż zbadamy to miejsce. Tak, ruszajmy. Uderza cię huk wichru. Mija chwila, zanim twoje oczy adaptują się do śnieżnej bieli. Grota, serca, oczu, szponów, kłów, oddechu. 5 grot, w których musimy zdobyć przedmiot, żeby wejść do smoka. Brzmi skomplikowanie. Powinniśmy dać radę. Nie wszystkie groty mamy opisane. Niektórych sami będziemy musieli zastanowić się, co trzeba tam zrobić. Czyli zagadki. Tak, zacznijmy od groty serca. To tamta. Masz ją opisaną, czy musimy coś wykombinować? Jest opisana. Powiem ci, co mamy robić, kiedy będziemy w środku. Więc ruszajmy. To mów, co mamy tutaj zrobić. Bajao, wszystko w porządku? Tak, w porządku, ale przypomniał mi się sen, który miałem niedawno. Była w nim dokładnie w takiej grocie. Był tu ze mną ktoś jeszcze. Nie, nie ty. Ktoś inny. Ktoś, kto znał to miejsce i opowiadał mi o nim. Co mówił? Nie pamiętam, ale to tylko sen, prawda? Nie wolno lekceważyć takich snów.
Tak, zwłaszcza kiedy odkrywa się takie miejsca jak to. Sam czuję się tutaj trochę dziwnie. Co twoje notatki mówią o tej grocie? Musimy po prostu podnieść smocze serce. Powinno być gdzieś w centralnym miejscu. Nic trudnego. Nic trudnego, jeśli nie stoją na przeszkodzie tej jaszczury. To nadal nic trudnego. Chodźmy. To najpierw chwila jest, ta. Aha, nie mam petów. Tak i tak ci je wyleczę. Mam nadzieję, że przynajmniej ona mi będzie teraz pomagać. Zbocze sobie 7000. Tym razem jej nie ma za wiele. Mocno chlepie. Dobra. Nie po to jestem. Łucznikiem, żeby nie powrócać jakiś debuch. Chyba, że żadne nie wejdą. No nie wierzę. Dobra. Kasujemy jeszcze. No i mamy smocze serce. Aha, oddaj Mara. Masz smocze serce? Pokaż mi je. Jest piękne. Słuchaj, Mara, co właściwie chcesz zrobić, kiedy dotrzemy do smoka? Mamy go zabić? Zabić? Nie, smoki należą do wielowymiarowych istot i odradzają się. Zobaczymy smoka, ocenię sytuację, nazwę go swoim imieniem i wezwę łowców. Być może wtedy będziemy musieli go pokonać, żeby móc go zabrać i uwięzić w naszych ogrodach. I loża będzie zachwycona twoim odkryciem? Oczywiście, do tego zrozumieją, że popełnili błąd, przydzielając mnie do łowców, a mój ojciec zobaczy, że nie zmarnowałam tych lat, kiedy szkolił mnie na tropicielkę. Więc o to chodzi. Chcesz coś udowodnić ojcu? Przede wszystkim chcę być tropicielką i robić to, co w tej chwili. Tropić bestie. Działasz w zgodzie ze sobą. To najważniejsze. Prawda? Cieszę się, że się rozumiemy. Ruszamy dalej? Tak. Najpierw bym się podleczył. Bo te potworki to tutaj takie dość silnawe. Dobra, jeszcze 4 groty. Pora na smocze szpony. Według moich zapisków w kolejnej grocie czeka nas więcej roboty niż poprzedniej. Nie mogę się doczekać. Wchodzimy. Majao, znowu mi odpływasz? Alcazar, Alcazar. Znowu wrócił do mnie ten sen. Wiem, kto stał obok. Alcazar? Tak, skąd wiesz? Mówiłaś to przed chwilą na głos. Naprawdę? Musiałem się mocno zamyślić. Tak, Alcazar. Pierwszy mistrz loży. Nie wrócił ze swojej ostatniej wyprawy i nikt go nigdy nie widział, nie odnalazł. A teraz we śnie prowadzi mnie do smoka. Musiałaś się naczytać tak dużo tych starych zapisków, że teraz zaczęła się śnić. Tak myślisz? Może masz rację. Aczkolwiek zacznie mnie to niepokoić. Im dłużej tutaj jesteśmy, tym mocniej napływają do mnie jakieś obce myśli. Mam takie dziwne uczucie, że ktoś chce, żebym poznała to miejsce. Długo się przygotowywałaś do tej wyprawy. To normalne, że to przeżywasz. Dobra, nie ma co tracić czasu na jakieś przeczucia. Jesteś gotów? Zawsze. Według zapisków, tylko jedna odnoga groty zawiera smoczy szpon. Jeśli pójdziemy osobno, to szybciej odnajdziemy tę właściwą. Zacznę od lewej. Po wszystkim spotkamy się tutaj. No to jedziemy. Dobra, tutaj są już słabsze potworki. Nie 7000, tylko 3600.
dodaję coś, nic gorzej. Dobra, zginę przypadnie. Jeden z głów. Dobra, kąty mi starczy. Santus, 2800. Co ja mówiłem o Easy? Tego to się nie spodziewałem. Dobrze mi wypłacił. Nie mam sprzętu po kwipunku. Pewnie 12 tysięcy expa niestety też nie będzie piąty. Leczymy się. Dobra, ale korzystając z okazji, jako że ten filmik trwa już ponad pół godziny, to tego questa będziemy musieli podzielić na dwie części. Więc na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.